Dzień dobry Państwu, w piątek, 4 września 2020 roku. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, jak zawsze ono nieustannie kieruje się ku Bogu. Czasami pytają się ludzie, a na jaki temat będzie wykład? Proszę Państwa, na taki sam, jaki jest od 20 lat. Ojejku, to jaki to temat rzeka? No rzeczywiście, rzeka, a właściwie temat wody żywej. Ponieważ Chrystus jest wodą żywą. Musimy pamiętać o jednej bardzo ciekawej sytuacji. Tutaj mam tutaj otwarte, chciałem Państwu przeczytać bardzo ciekawy werset. Werset, o którym chcę tu przedstawić dzisiaj. Dlaczego dzisiaj? Ponieważ chrześcijaństwo, buddyzm, taoizm, hinduizm, ezoteryka czy jakieś inne rzeczy można wrzucić do jednego garnka. Dlaczego? Bo wszyscy poszukają jakiejś mocy. Wszyscy poszukają jakiejś mocy. Szukają mocy. Mocy szukają, aby jakaś moc była, to mówienia językami, a to jakiejś glosali, a to jakiejś innej mocy, jeszcze innej mocy, a to takiej mocy, jeszcze innej mocy. Szukają mocy, wszystko po prostu, wszyscy szukają jakiejś mocy, żeby jakąś mieć moc. A tutaj jest napisane, proszę zauważyć. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie, czyli dawniej zajmował się po prostu czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc, ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że jest on dość, że już od długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztuczkami. Zauważcie, w podziw. Któż nie szuka właśnie z powodu Chrystusa podziwu, żeby ludzie go dziwili się, jaką on ma potężną moc i władzę. W podziw. Magicznymi sztuczkami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym. Więc dlaczego się spotykamy tutaj? Spotykamy się po to, aby poszukiwać Królestwa Bożego. Nie mocy, nie władzy, nie potęgi, ale Królestwa Bożego. Królestwa Bożego. I dalej proszę zauważyć, co jest napisane. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Więc proszę zauważyć, sam Szymon dziwił się potędze tej, ponieważ jego potęga pochodziła ze sztuczek, jego umiejętności. A Filip czynił to z potęgi wiary, więc dziwił się temu. A dlaczego? Bo już to znał. Znał te wszystkie swoje sprawy, a to co poznał było ogromnym zadziwieniem i chęcią poszukania Chrystusa. Dzisiaj ludzie bardziej poszukują umiejętności maga Szymona niż Chrystusa. Maga Szymona, bo chcą mówić językami, chcą tamto, chcą te cuda czynić, chcą uzdrawiać, chcą wskrzeszać, chcą inne rzeczy czynić, ale Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21 mówi bardzo wyraźnie. Nie ci, którzy mówią Panie, Panie, ale ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca w niebie, będą do Królestwa Bożego. Będą mi mówić, czyniliśmy cuda Twoją mocą, wskrzeszaliśmy Twoją mocą, wyganialiśmy złe duchy Twoją mocą. A ja im powiem, odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Nie znam nas. Więc dziwią się, dlaczego? Dlaczego przecież czyniliśmy te cuda? Czy dla cudów to robicie, czy dla Królestwa Bożego? Nie szukacie Królestwa Bożego, czynicie cuda po to, aby was chwalono, tak jak maga Szymona. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. W
Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze i mówi: dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. I teraz mówi święty Piotr: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, powiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Boga, a może ci odpuści twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon powiedział: módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. Więc proszę zauważyć. Można zastanowić się, ilu ludzi, chrześcijan, dąży do tego, co robisz, Mak Szymon robi. Ogromna ilość ludzi, którzy są chrześcijanami, cierpią na brak cudów, brak mocy i brak władzy. Oni cierpią na brak tej potęgi, a nie poszukują Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże przychodzi do tych, którzy uznali Chrystusa, czyli odwróć się od swojego grzechu. Chrystus już cię odwrócił od twojego grzechu, ale ty się nie chcesz odwrócić od swojego grzechu. Jest napisane w Ewangelii, w liście do Hebrajczyków zresztą, chyba Bóg 8:11, ale zaraz sprawdzę dokładnie, otworzę Jeremiasza 31:34, gdzie jest napisane: i nie będą już musieli wzajemnie pouczać jeden, mówiąc do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. I tutaj są hiperlinki. I tutaj jest hiperlink 10:17, Hebrajczyk. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Więc święty Paweł nawiązuje do Starego Testamentu, do Jeremiasza, który głosił chwałę Chrystusa 600 lat przed Chrystusem, o tym, że przyjdzie ten, odpuści im grzechy i więcej już grzech nie będzie wspominany. I sam Bóg nie pomoże człowiekowi znaleźć grzech. Dzisiejszy świat co robi? Został jakby nauczony, czy sumienie zdeprawowane, jakoby ono dobre wtedy jest, kiedy woła do Boga Ojca po to, że im grzech przypomniał. Ale Bóg powiedział: nie przypomnę grzechu. Więc Bóg nie złamie swojego danego słowa, ponieważ grzech go puścił i nie będzie grzechu przypominał tym, którzy mówią, że mają grzech, bo go nie mają. Niech uwierzą, że nie mają, a nie niech wołają do Niego, żeby przypominał im grzech. Bóg nie po to zlikwidował grzech i usunął grzech, żeby go przypominać. Więc mówi: uwierzcie, że go nie macie, odwróćcie się od swojego grzechu, a nie wołajcie do mnie, żebym wam go przypomniał. Nie jestem tym, który mam grzech wam ma przypominać, ponieważ mój syn złożył ofiarę ze swojego życia i nie macie już grzechu. Więc nie wołajcie do mnie, przypomnij mi grzech, bo nie znam swoich grzechów. Nie musisz ich znać, bo ja ten grzech w tobie zapomniałem i dlatego go nie pamiętasz. Odwróć się od grzechu swojego i uwierz w Chrystusa. Uwierz Syna mojego i bądź bezgrzeszny, bo jesteś zdolny być bezgrzesznym, a jeśli mówisz, że grzech ci w tym przeszkadza, siebie samego oszukujesz. Oszukujesz siebie samego, mówiąc, że ci grzech przeszkadza. Nie przeszkadza ci grzech, bo ja go usunąłem, aby ci nie przeszkadzał. A ty mówiąc, że ci grzech przeszkadza w wierze Boga, sam siebie oszukujesz i innych chcesz oszukać, mówiąc, że grzechy innych te dręczą i dlatego nie żyją w Bogu. Mówił: odwróć się od swojego grzechu. Zostałeś odchrzczony, więc odwróć się od swojego grzechu, przyjmij Chrystusa i nie bądź już tym, który nieustannie woła do mnie: przypomnij mi grzech. Rachunek sumienia oznacza: Panie, wołają do Boga: Panie, Panie Boże,
wołają do Boga, przypomnij mi grzech. Przypomnij mi grzech. A jest napisane, a grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będą. Więc dlaczego ludzie tak uparcie nie tylko wspominają grzech, ale wołają do Boga, aby im generalnie grzech przypomniał, żeby uczynił ich grzesznikami takimi jak przed odkupieniem, a właściwie takimi jak sam Adam. To oni wtedy poznają grzech do samego końca i będą mogli już się wyrzec? A figa! A nie wyrzekną się go. Bo Chrystus to już zrobił. Nikt nie miał mocy, aby się grzechu pozbyć. List świętego Pawła. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 3. Od pierwszego może. A może wcześniej. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała tej śmierci. Dalej. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Więc to są słowa dla wielu ludzi na śmierć. Kompletnie nimi się nie zajmują, bo dla nich ważniejszy jest grzech, a nie te słowa. Te słowa mają kompletnie... Te słowa kompletnie odrzucają, nie chcą ich w ogóle znać, nie chcą ich słyszeć, tych słów, ponieważ ich to nie interesuje. Interesuje ich to, co mają. Co mają? Grzech. A Bóg mówi co innego. Też do Rzymian, 8, tylko że 16. 16. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Ale wcześniej. Wcześniej. Nie, to tutaj jest właściwie... Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby się znów pogrążać w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. I to jest sytuacja tego rodzaju, że dostaliśmy, nie dostaniemy, dostaliśmy. Tylko ludzie wątpią w to nieustannie i dlatego chcą otrzymać to, co już otrzymali, wątpiąc w to, że otrzymali. Bo głównym problemem człowieka jest głównie zwątpienie w to, co Bóg uczynił. Bóg powiedział, jak już mówię, nie wspomnę już waszych grzechów, a głównym elementem chrześcijanina, dobrego chrześcijanina, jest to, że sumienie jego będzie wołać do Boga: Panie Boże, przypomnij moje grzechy. Przypomnij moje grzechy. A Bóg mówi, jak już powiedziałem, nie wspomnę waszych grzechów. Zresztą jak cofnę do Jeremiasza, zobaczcie, Mateusz, tam jest, to jest wszystko tam, jest, to jest akurat o ostatniej wieczerzy. Ale gdzie jest, nie ma Ewangelii, gdzie jest już są listy, Rzym 11:27, to też jest o Ewangelii, też o ostatniej wieczerzy. Koryntian też, ale jest Hebrajczyk 8:12, Hebrajczyk 10:17. Tam wszystko jest o tym, że Bóg nie wspomni już grzechów, a wcześniej jest powiedziane, że złożył ofiarę ze swojego życia nie po to, aby ludzie nieustannie mówili: mamy grzech, mamy grzech, mamy grzech, a ty nam go przypomnij, bo go nie pamiętamy. Nie pamiętacie, bo wam zapomniałem grzech i zakryłem przed wami. Któż by przetrwał, gdybym grzechu przed wami nie zakrył? Psalm 40:51. Zakryłeś przede mną moje grzechy, bo któż by się ostał, gdybyś ich przed nami nie zakrył? Któż by się ostał, gdybyś przed nami ich nie zakrył? Więc co to oznacza? Głównym elementem, a głównym problemem człowieka jest to, że nie poszukuje Królestwa Bożego, tylko poszukuje mocy. Poszukuje mocy, władzy. Tak jak pamiętam, kiedyś na pewnej mszy wodnowie w Duchu Świętym mówią tak: moim największą potrzebą jest, żebym mówił czy mówiła językami, żebym robiła to. Czyli poszukuje mocy. A Królestwo Boże gdzie? A Królestwo Boże, nie szukacie Królestwa Bożego? Gdzie wszyscy, którzy tam są, są anielską naturą, nie muszą się niczego uczyć, bo wszystko Bóg im daje? Zresztą jest powiedziane, że nie będą się niczego uczyć.
I nie będą już musieli wzajemnie pouczać jeden drugiego, mówiąc jeden do drugiego. Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznacie mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. To jest prawda. Ta prawda jest całkowicie porzucona. Chrześcijanie nie budują na tym swojej prawdy. To jest wyrzucone, nieistniejące. To dla nich jest nieprawdą. Tego nie ma. Bóg daje Chrystusa, a Chrystus przychodzi wedle proroków. Więc przychodzi wedle tej prawdy, wypełnić prawa proroctwa, wedle których to przychodzi, wypełnić je. Oni nie chcą tych słów, więc nie chcą też samego Chrystusa, który przychodzi wypełnić te proroctwa. Zresztą proroctwo, jedno z ostatnich proroctw, które mówi przed Chrystusem, mówi święty Jan, Chrzciciel. Chrzcicie się na znak tego, który przyjdzie uwolnić was od grzechu i całą ziemię uwolnić od grzechu. Jest powiedziane, a faryzeusze nie przyjmując chrztu, udaremnili łaskę Bożą względem siebie. Więc nie kara na nich spadła. Siebie sami oddalili. I nikt, jest powiedziane bardzo wyraźnie, że nikt nie może im tego grzechu dać czy zatrzymać. Sami to robią, bo nikt nie ma władzy, żeby człowiekowi odebrać, czy będzie odebrać to, że jest zdolny być opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość, miłość. Nikt nie może nikomu odebrać tej możliwości. Jeśli człowiek nie ma tej możliwości, to tylko dlatego, że sam ją porzucił, bo nikt nie jest w stanie odebrać człowiekowi tego, żeby był opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, niosący pokój, radość, miłość, czyli owocu Ducha Świętego. Nikt nie może odebrać człowiekowi owocu Ducha Świętego. Nawet człowiekowi w najbardziej trudnej sytuacji nie można odebrać, a te najtrudniejsze sytuacje bardzo często szatan sprowadza na człowieka tylko z powodu tego, że Bóg na to pozwala, aby owoce Ducha Świętego się jeszcze bardziej objawiły. Mówi święty Paweł: Panie, ja tego nie uniosę. Panie, ja tego nie uniosę. Jezusie, Chrystusie, ja tego nie uniosę. A Chrystus mówi: dosyć Ci łaski mojej. I święty Paweł wtedy uświadomił sobie, że Bóg nie dał mu więcej, niż może unieść. Dał mu pełną łaskę, która wystarczająca jest. Tak głęboko wierzył, że w pełni łaska w nim działała, co przedstawił w liście świętego Pawła do Koryntian, rozdział 15, werset 10. A łaska okazana mi nie była daremna, ponieważ o wiele więcej rozwają mi wszyscy inni, a wszakże nie ja, ale łaska Boża we mnie. Łaska Boża we mnie, ponieważ ona jest moją potęgą. Jestem tutaj, gdzie jestem, pod jej mocy. To ona mnie tu przeprowadziła. Z jej potęgi i mocy jestem tutaj, to czynię. Jak Jezus Chrystus powiedział: nie ja czynię te cuda, ale to Ojciec mój, który we mnie jest. I jeszcze większe cuda uczyni w mojej obecności. Czyli Jezus Chrystus, nawet sam Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, nie mówi: ja cuda czynię, tylko mówi: Ojciec mój czyni cuda we mnie. Jeszcze większe uczyni w mojej obecności. Ja już, mówi inny werset, ja już z tego świata muszę odejść, ale wy będziecie jeszcze większe cuda czynić ode mnie, bo ja już do nieba, do Ojca odejść muszę. I proszę zauważyć tutaj Dzieje apostolskie, gdzie jest dobrze, dokładnie powiedziane, to jest 9 chyba werset, czy... tutaj, wcześniej, jak już mówię, pewien człowiek i tak dalej. O, jest. Lecz, 12 werset. Lecz kiedy uwierzył Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym, czyli czymś, czego nie znał. Kompletnie o nim nie miał pojęcia. O jakimś świecie, z którego Chrystus pochodzi. O innym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy przeznaczeni. A co mówi święty Paweł w liście do Filipian? List do Filipian, rozdział 3, werset 20. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy, czyli jako zbawiciela, wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone. Co to za ciało poniżone jest? Poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała,
tą potęgą, jaką może on także wszystko uczynić, co jest sobie podporządkować. Ciało poniżone. Co święty Paweł mówi o ciele poniżonym? List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, o poniżonym ciele. Rzym 8, 19. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei. W nadziei, że zostanie wydobyte z poniżenia. Z nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, czyli z poniżenia. By uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, tu mówi, i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary od Ducha. I my również całą swoją istotą swoją wzdychamy, oczekując przebrania za synów odkupienia ciała. Czyli to jest w nawiasie, to zawsze to było, to jest taki nawias. Więc tutaj chodzi o ciało poniżone, jeśli zrozumiemy je dokładnie, proszę zauważyć, głównym problemem, może zabiegiem, nie wiem, czy można powiedzieć zabiegiem, ale herezją, główną herezją, którą Kościół wprowadził, jest dokładnie to, o czym mówi święty Piotr, co Kościół wprowadził. Jaką herezję? To jest drugi list świętego Piotra, rozdział 3, werset, no można nawet od 3 powiedzieć. Przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępować według własnych żądz i będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku. Czyli grzeszymy, robimy różne rzeczy, Boga na próbę wystawiamy, a on nie grzmi. Chyba go po prostu nie ma. I dalej. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała przez na Słowo Boże. Otworzę tutaj inną wersję. Powiedzmy, że otworzę tutaj, jak już często czytamy, praską. Rozmyślnie, to są ci szydercy, rozmyślnie nie chcą słyszeć nawet o tym, że dawno temu na Słowo Boże zaczęły istnieć niebiosa i ziemia, że ziemia została wydobyta z wody i za jego pośrednictwem uformowana. Nie chcą bowiem zrozumieć, że od dawna istniało niebo i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego Słowa. Nie zauważają bowiem sami tego pragnąć, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przed wodą zaistniała. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Czyli chodzi tutaj o tą sytuację, że największą herezją, którą dzisiaj jest, którą chrześcijaństwo zostało zwiedzione, jest całkowite usunięcie wiedzy i prawdy o istnieniu pierwszego świata, gdzie w pierwszym świecie została udręczona, uwięziona, poniżona natura człowieka. Zanim człowiek istniał, zaistniał w drugim świecie, nie było udziałem jego poniżone do ciała. Ta istota poniżona. Poniżona przez upadłych aniołów i przez upadłych synów Bożych, którzy się przeciwli Bogu i zaczęli współdziałać z duchem mocarstwa powietrza, który dzisiaj działa w synach buntu. Duch mocarstwa powietrza to jest duch, który kiedyś działał w zmysłowej naturze zwierzęcej. Gdy i zajmował się nią, jej porządkiem. Kiedy Bóg stworzył ziemię, porządek miała przejąć całkowicie wzrastająca nowa duchowa natura człowieka ku chwale Bożej, ale szukał duch mocarstwa powietrza tego, który będzie słyszał jego lament, jego lamentowanie.
co się dzieje, dlaczego tracę władzę. I upadli aniołowie i synowie Boży mieli zamiary swoje względem ziemi. I ten lament wpisał się dokładnie, idealnie w ich potrzeby. Czyli zaczęli postępować zgodnie z duchem Ojca Powietrza, bo znalazł w nich możliwość, aby wypełnili, aby mogli mieć to, co chcą. I duch Ojca Powietrza skaził ich, a oni teraz wykorzystują, działają w duchu Ojca Powietrza, mając, niszcząc zmysłową naturę człowieka, sami utracili chwałę Bożą, ale budują sobie świat odrębny od Boga i mówią w ten sposób: dobrze nam jest, niepotrzebny nam jest Bóg, ponieważ mamy wszystko, ponieważ zwiedliśmy człowieka, a on orze naszą ziemię i rodzą nam się głogi i ciernie, w których się dobrze czujemy. W którym się dobrze czujemy. I to jest właśnie ta sytuacja, o której jest tutaj mowa, ponieważ upadli aniołowie zapragnęli nie opiekować się ziemią i pięknymi córkami ziemskimi, ale je posiąść. I wtedy duch Mocarstwa Powietrza mówi: to ja wam w tym wszystkim pomogę. Ja wam dam swoją władzę, swoją zmysłowość, swoją przewrotność i swoją chytrość wam dam. I ta chytrość wam się przyda od razu. Będziecie mogli to swoją chytrością wszystko zrobić, ludzi podporządkować, okłamać, oszukać. A to, jak okłamują, jak oszukają, oszukują, widzimy w Księdze Hioba. Księdze Hioba. Więc w tym momencie rozumiemy, czym jest upadła natura. Upadła natura, poniżona natura, nie była, człowieka nie była zjednoczona z człowiekiem, człowiek jej nie odczuwał. Do jakiego momentu? Do momentu, kiedy Bóg nie stworzył człowieka. I kiedy człowiek nie wyrzekł się Boga, czyli nie sprzeciwił się Bogu, nie stał się nieposłuszny. Do momentu, kiedy był posłuszny, wszystko było dobrze, ale kiedy stał się nieposłuszny, nastąpiła sytuacja, że związał się z... jaką tą naturą tam było napisane? Sekundeczkę. Tu u góry, gdzie się naciska. Tak. Poniżoną naturą, tak. Poniżone, tak, ciało poniżone. Czyli poniżona natura została z człowiekiem zjednoczona w momencie stworzenia, ale nie po to, żeby człowiek był poniżony, ale żeby ta natura została wydobyta z poniżenia. Więc Bóg stworzył człowieka, aby wzniósł naturę poniżoną, uwolnił ją od cierpienia, a ziemię przywrócił ku chwale Bożej, doskonałości. Dlatego powiedział: idźcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie. Idźcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie. Czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, nad nowymi powietrznymi. I wszystko było w porządku, bo nie odczuwali poniżonej natury jako swój udział, ale byli władni. Mocen byli. Mocni. Byli mocni, aby wstąpić do głębin i zaprowadzić tam pokój Boży. Jaki? Dokładnie taki, jak Chrystus wstąpił na ziemię. Doskonały, poczęty bez grzechu. Jest napisane: poczęty bez grzechu. Protestanci mówią w taki sposób: matka poczęła cię w grzechach, Chrystusa nie, bo począł go Duch Święty. Począł go Duch Święty. A mówią, że protestanci mówią, że Jezus Chrystus począł się w grzechach, bo Matka Święta Maria, Matka Boża sprowadziła na niego grzeszność. I dlatego on był pod grzechem. Nie, pod grzechem nie był jako władzą nad sobą, tylko narodził się pod prawem grzechu, ale nie służył grzechowi, tylko Bogu. I w ten sposób grzech został pokonany. Został całkowicie porzucony. My,
Gdy człowiek został stworzony jako dusza, Adam, pierwsza dusza, jest napisane przecież. Adam, dusza. Gdy został człowiek stworzony, to Bóg już stworzył go dlatego, aby tą naturę poniżoną, ciało poniżone, aby to ciało poniżone wznieść ku doskonałości. Dzisiaj człowiek to ciało poniżone czuje w sobie jako to jest szczęście ode mnie, nie mogę, lęk mnie dręczy, cierpię, jak uwierzyć. I proszę zauważyć ciekawą sytuację, jeśli chodzi o wiarę i o lęk. Naprawdę niezmiernie ciekawa. Proszę zauważyć, kiedy człowiek widzi w sobie lęk. Lęk widzi w sobie ten, który się lęka, wtedy, kiedy widzi skutki lęku. Ale nie widzi lęku wtedy, kiedy skutków lęku jeszcze nie ma. Kiedy widzi człowiek w sobie wiarę? Nie wtedy widzi w sobie wiarę, jak jest wiara, tylko widzi, jak są skutki wiary. Więc w tym aspekcie podobnie jest lęk i wiara do tego, że nie dostrzega się wiary wtedy, kiedy ona jest, kiedy są skutki jej. Więc nie możemy wierzyć, czekając na skutki wiary, tylko wierzymy, dlatego że wiara jest stanem jedności i ufności Chrystusowi. Kiedy jednoczymy się z Jego Duchem, później widzimy skutki wiary i dlatego jesteśmy wierzący, bo widzimy skutki wiary, a nie możemy oczekiwać na skutki wiary i dopiero uwierzyć, bo jest to niemożliwe. Jest to po prostu niemożliwe. I dlatego ludzie mówią, chcę wierzyć, ale skutków wiary nie ma jeszcze. Jak będą skutki wiary, to uwierzę. Człowiek, no nie ma skutków wiary, bo nie wierzysz. No ale jak mam wierzyć, jak nie ma skutków wiary? W ten sposób ludzie mówią. Tak jakby mówili w ten sposób. Siedzą na drodze i mówią tak, poszedłbym, ale niech ona pierwsza pójdzie. Droga. A droga nie chce się ruszyć, bo to on musi się ruszyć. Bo jak on idzie, to droga się przemieszcza. Dlatego, że on się przemieszcza. Ale on jest uparty i uważa, że jak ona nie ruszy, to on nie pójdzie. Więc z człowiekiem jest tak samo z wiarą. Uparty jest człowiek i czeka na skutki wiary i dopiero uwierzy. Ale ma wierzyć, a skutki wiary pojawią się wtedy, kiedy będzie wierzył. Więc jest to całkowicie inna natura. Natura wiary jest całkowicie odwrotna niż rozumu. Rozum najpierw planuje, a później się dzieje. A z wiarą jest całkowicie odwrotna sytuacja. Człowiek najpierw wierzy, później widzi skutki wiary. Z lękiem jest tak samo. Nie widzi lęku, dopóki nie będzie widział skutków lęku. Chcę usunąć skutki lęku, ale lęk w dalszym ciągu istnieje. Chcę usunąć skutki lęku z powodu lęku, ale im bardziej widzi skutki lęku, tym bardziej się boi. Więc w tym momencie musi uwierzyć, ale żeby uwierzyć, nie może widzieć skutków wiary, bo skutków wiary nie będzie widział, kiedy nie uwierzy. A uwierzyć to jest akt. To jest akt, nie umiejętność. To nie jest umiejętność. Uwierzyć oznacza uznać Boga bezwarunkowo. Jezus Chrystus powiedział bardzo wyraźnie do świętego Tomasza. Uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli bezwarunkowo. Czyli nie widzieli, a korzystają z mocy Bożej i cieszą się Jego obecnością. Niewidzialnego Boga. Mimo, że Go nie widzieli, ale cieszą się Jego obecnością, bo widzą Jego skutki w swoim życiu. Więc wiara jest związana nie z tym, co planujemy, ponieważ ona się nigdy nie pojawi, ale wiara najpierw musi uwierzyć, a później zobaczyć skutki wiary. Skutki wiary są jest cisza, spokój, łagodność, dary Ducha Świętego, serce oddane Bogu, serce oddane Chrystusowi, serce oddane Duchowi Świętemu, serce oddane Świętej Marii Matce Bożej, serce miłujące drugiego człowieka, list Świętego Pawła, Jana, pierwszy list Świętego Jana, rozdział 4, werset od 18 powiem, tutaj to jest to, o czym rozmawiamy teraz. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Czyli ludzie, którzy boją się kary, tworzą lęk. Nie czują lęku, dopóki nie pojawią się skutki. Ale gdy są skutki, to boją się lęku, bo lęk wzmaga skutki. A skutki wzmagają lęk. Kiedy porzucą skutki lęku, to odejdzie też lęk, który na początku był niewidzialny, a został zauważony przez skutki. Tu jest, w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten, kto zaś się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Czyli nie uwierzył Chrystusowi. Proszę zauważyć, nie wydoskonalił się w miłości. Następny werset. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Czyli miłość jest w nas, dlatego, ponieważ Chrystus nas umiłował i widzimy skutki miłości, ponieważ przyjęliśmy miłość. Czyli uwierzyliśmy Chrystusowi, że to, że został ukrzyżowany, to nie dlatego, że został pokonany, tylko dlatego, że zwyciężył śmierć. Proszę zauważyć. Dlaczego uciekł do Emaus, uciekł Jan, nie Jan, tylko Łukasz i Kleofas? Bo uważali, że Jezus Chrystus został pokonany, a nie zwyciężył śmierć. Został ukrzyżowany, czyli pokonany, a nie zwyciężył śmierć. Dlatego zaczęli uciekać do Emaus, a po drodze spotkał ich Chrystus, który w innym ciele ich spotkał jako wędrowiec. I zaczął im tłumaczyć Stare Pisma, czyli Stary Testament, bo nie mógł im tłumaczyć Ewangelii, bo w czasie jej nie było. Ewangelia została dopiero napisana, proszę Państwa, około 2 wieków po zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc nie tłumaczył im Ewangelii, tylko tłumaczył im na Starym Testamencie. Tak jak czytamy świętego Pawła, święty Paweł nie mógł się opierać na Ewangelii, bo to były lata 60. pierwszego wieku. Lata 60. A Ewangelia została napisana dopiero w drugim wieku. Czy nawet może trzecim wieku została napisana Ewangelia, spisana. I ciekawą sytuacją jest, że jednym z ewangelistów jest święty Łukasz. Co ciekawe, że nie był apostołem Jezusa Chrystusa. Jako żywej obecności. Był uczniem świętego Pawła. A znał Ewangelię, dlatego że przez świętego Pawła poznał Chrystusa i w ten sposób święty Paweł, święty Łukasz w pełni objawia, że w świętym Pawle istniał całkowicie żywy Chrystus, ponieważ przedstawił święty Łukasz pełną Ewangelię o Chrystusie, którego nie znał osobiście, ale poznał go wewnętrznie. Tak jak święty Paweł był we więzieniu i nie uznawali go ludzie do końca, świętego Pawła, tylko chcieli Łukasza za swojego przywódcę, to święty Łukasz powiedział im: słuchajcie, widzicie we mnie Chrystusa, a w Pawle nie widzicie. A wam powiem jedną rzecz, że Chrystusa, którego widzicie we mnie, ma o Pawła. To jakżeż on mieć go nie może? Ma, bo ja go mam od Pawła. Więc uświadomili sobie, że w Łukaszu tak potężnie emanuje Chrystus. To jak w Łukaszu emanuje tak potężnie Chrystus, to w Pawle musi mocniej. Uświadomili sobie dopiero wtedy, i co to wtedy się stało? Uwierzyli i dopiero z powodu wiary ich dopiero zaczęli odczuwać skutki wiary. Bo ludzie na tym świecie oczekują najpierw cudów, a później Królestwa Bożego. Ale prawdziwi chrześcijanie są już zabrani do Królestwa Bożego, aby się mogły cuda objawiać dla tych, którzy jeszcze go nie mają. Dlatego święty Paweł czyni cuda, nie czyni ich dla siebie. On nie czyni dla siebie tych cudów, ani nie czyni dla świętego Piotra. A nie czyni dla świętego Łukasza. On czyni te cuda dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Aby obecnością
żeby świadectwo Chrystusa przez ich wiarę pociągnęło ich do ich wiary, ich do wiary, aby oni też mogli objawiać, doświadczać skutków wiary. Więc sami zauważacie, że zostało wszystko, wydaje się, wywrócone do góry nogami, a tak właściwie stanęło właściwie na gruncie Chrystusowym, na fundamencie Jego. Fundament Chrystusowy nie jest tym, że człowiek mówi językami, wskrzesza, czyni cuda i tak dalej, bo zostało to w Ewangelii według świętego Mateusza już bardzo wyraźnie powiedziane. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21, jest napisane. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Do Królestwa Niebieskiego, też było o Królestwie Niebieskim jest napisane. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Spełnia wolę Ojca mojego w niebie. A wy co robicie? Wyrzucacie złe duchy. Tu jest napisane. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Mówi do nich Bóg. Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Bo nie dożyliście do Królestwa Bożego. Wyrzucaliście tylko złe duchy. Robił to także magią swoją Rzymu. Ale Królestwa Bożego nie zna. Ale przecież nie dla Królestwa Bożego to wszystko się tutaj dzieje. Nie przyszedłem dla Królestwa Bożego. Czyli jak ojciec mi dał królestwo, to ja nie przyszedłem wam nasz królestwo, a wy cudów szukacie. Jakoby one były głównym elementem Królestwa Bożego. Nie, za nimi też, za tymi cudami dążyli upadli aniołowie i przecież chciał czynić te cuda także szata. Więc tutaj jest tu bardzo wyraźnie przedstawione o tym, że głównym aspektem, nawet tutaj jest napisane w tej Ewangelii, do Królestwa, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wola mojego Ojca. Wola mojego Ojca, czyli my musimy... Jaka jest wola mojego Ojca? Wola mojego Ojca niebieskiego. Mówi święty Paweł, ale jak to powiedziałem, te słowa, to poczułem, że one są moje, do mojego Ojca. Jakie? Wydobyć tą, która w udręczeniu dzisiaj istnieje, a ludzie wolą moc od jej ratunku, wolą potęgę od jej ratowania. Tak samo czynią upadli aniołowie. Ją dręczą, aby wyciskać z niej moc i aby mieć władzę i miotać tymi wszystkimi ludźmi, którzy im służą, czyli tworzyć wyznawców, a ona ich nie obchodzi. Jeśli chodzi o jej prawdę, tylko ona ich obchodzi po to, aby wyciskać z niej jeszcze więcej mocy. Jest jej jeszcze więcej siły. I ludzi, człowieka, który został stworzony po to, żeby ją wznieść, doprowadzać do upadku przez nią, aby wiązali się z nią w nieprawości i ulegali przez jej zmysłowość, czyli przez demoniczną naturę, która ją dręczy, aby sami upadali i odchodzili od Chrystusa. Więc dzisiejszy człowiek właśnie nie odchodzi od Chrystusa. Odchodzi tak, jak było to napisane, powiedziane u Hebrajczyków. Właściwie nie jak u Hebrajczyków. Hebrajczyk zabrania tego. Nie szukajcie grzechów. Nie szukajcie grzechów. Bóg mówi, nie przypomnę wam waszych grzechów. Nie przypomnę, o wam wszystkie grzechy już odkupiłem. Odwróćcie się od grzechu, a będziecie wolni. A wy mówicie, że się odwróciliście, tylko że za mało. Tylko że tam jeszcze gdzieś jakieś są. No to w takim razie Bóg mówi tak, to czy ty mnie podejrzewasz o to, że ja jestem sprawcą grzechu, że ja nie uwolniłem was od grzechu, że Chrystus, mój Syn, nie wyzwolił was od grzechu, bo ciągle je znajdujecie, czy podejrzewacie mnie o to, że ja tego nie uczyniłem? I dlatego pytanie bardzo proste. Jaką szkodę wy ponosicie?
Jaką szkodę ponoszą wasze dzieci? Jaką szkodę ponoszą wasze żony? Jaką szkodę ponoszą wasi mężowie? Jaką szkodę ponoszą wasze rodziny? Jeśli wyniesiecie Chrystusa ponad swoją głowę i uznacie Go za w pełni mocnego, tego, który was uwolnił od grzechu i nie macie. Jaką szkodę ponosicie? Chociaż wymieńcie jedną szkodę. Nie ma nawet jednej szkody. Nie ma nawet jednej szkody. I teraz tak słyszę, diabeł krzyczy, ja mam szkodę. Tracę człowieka. Ja go zwiodłem. Jak uwierzy, nie będę go miał. Szkodę ponoszę. Bóg mówi, nie masz prawa głosu. Ty już powiedziałeś swoje i za to, co powiedziałeś, teraz jesteś na samym dnie szoru. Powiedziałeś, zwiodłeś człowieka i strąciłem cię na samo dno. Nie masz prawa głosu, zostało ci ono odebrane na wieki. A ci, którzy dają tobie posłuch, ściągają na siebie cierpienie, a może nawet i zagładę. Więc pytanie proste, jaką szkodę na siebie człowiek ściąga? I teraz pytanie, szanowny establishmencie duchowy, wymień, jakie szkody człowiek ponosi z tego powodu, że uwierzył Chrystusowi i że jest bez grzechu. Jakie szkody? Tu musi się napocić mocno, aby te szkody poszukiwać, bo ciężko te szkody znaleźć, bo ich nie ma. To tak jak Jezus Chrystus, nie można go było pokonać, więc faryzeusze znaleźli fałszywych świadków, aby świadczyli przeciwko Chrystusowi, że On robił coś, czego nie robił. I establishment mówi w taki sposób, ale przecież niszczą człowieka grzechy. Człowiek jest grzeszny. To jeśli jest grzeszny, to znaczy, że Chrystus tych grzechów nie odkupił. Człowiek jest grzeszny dlatego, bo jego ciało jest grzeszne, a to, że tak uważa, że grzeszność ciała jest grzesznością duszy, wynika z tych właśnie, z tej sprawy, która jest napisana w drugim liście świętego Piotra, rozdział 3, werset 3. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępować według własnych żądz. I drugi rozdział. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród was. Będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył i wprowadzą na siebie rychłą zgubę. Co to oznacza? Co powiedzą? Co oni takiego mówią? Jaka zguba czeka ludzi, którzy uwierzył, wyniósł Chrystusa na swoją głowę i uwierzył, że nie ma grzechu? Jaka zguba? No taka zguba, że wymyślili Pelagiana, kto tak uważa, że nie ma grzechu, to znaczy, że i tutaj proszę zauważyć, że od Adama grzech wcale na człowieka nie przeszedł. Ale oni mówią, ale my nie mówimy o Adamie. A oni mówią, ale my Chrystusa nie znamy. Któż to taki? My tylko znamy Adama. A jeśli mówi, że grzechu nie ma, to nie bierzemy pod uwagę jakiegoś tam Chrystusa, tylko bierzemy pod uwagę Adama, a wy mówicie, że nie macie grzechu od Adama. I tu macie grzech. Ale oni mówią, ale jesteśmy wolni od tego grzechu przez Chrystusa. Ale któż to taki? Któż to taki? My wyrwaliśmy 53 rozdział Izajasza, to mamy powiedzieć, kto to taki. Gdzieś się zapodział, zawieruszył, nie wiadomo kto. Skąd się zawieruszył, więc nie wiemy, nic nie wiemy, co się stało z tym 53 rozdziałem. I nie wiemy, co się wydarzyło, więc nie znamy żadnego Chrystusa, no bo jakoś ta kartka nam zniknęła. Ten rozdział 53. O Chrystusie, gdzie święty
Izajasz mówi o tym, że Jezus Chrystus jest odkupicielem świata, że zostanie złożony w ofierze. Więc tutaj wracając do całości tego, do Filipian, rozdział 3, werset 20, jest napisane: nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako zbawcy, czyli jako zbawiciela, wyczekujemy Pana naszego Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Wszystko, co jest, może w sobie podporządkować. Także grzech. Głównie grzech. Wszystko, co istnieje, sobie podporządkować. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest głównie skonstruowane na podważaniu tej prawdy, że nie może sobie wszystkiego podporządkować i nie jest mocem tego uczynić. I dlatego ludzie nieustannie grzech mają, mówiąc: nie, 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 my wierzymy. Wierzymy, przecież nie chodziliśmy do spowiedzi i nie robiliśmy, nie pokutowalibyśmy, gdybyśmy nie wierzyli, że Chrystus nam grzech ten odkupuje, odpuszcza. To dlaczego nie uwierzyliście od razu, że uwolnił was wszystkie grzechy? To jest wasz problem. On uwolnił was wszystkie grzechy i więcej one już nie będą uwalniane, ponieważ uwolnione zostały i nie macie ich, a co więcej? Co więcej, Bóg ich wam nie wspomni i nie przypomni. A głównie chrześcijanami się nazywacie dlatego, bo nieustannie Boga prosicie o to, aby wam grzechy przypominał. Bóg wam nie przypomni. Chętnie natomiast szatan. Szatan chętnie wam wszystkie grzechy przypomina. Tak jak nieustannie przypominał grzechy świętemu Piotrowi, który zaparł się Jezusa Chrystusa, któremu przypominał nieustannie: zaparłeś się Jezusa Chrystusa, zaparłeś się Niego, zaparłeś się Jego, zaparłeś się Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus mówi: Piotrze, podejdź do mnie. Piotrze, czy miłujesz mnie? Piotrze, czy miłujesz mnie? Piotrze, czy kochasz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Paś, baranki moje. Co oznacza? Panie, ja wiem, że szatan może mówić mi wiele, że Cię zdradziłem, że się dzieje wyparłem, ale wiem, że jedne Twoje słowo mnie uleczyło. Ty stoisz przede mną, jesteś świadectwem tego, że nawet grzech najcięższy, który przeciwko Tobie, ze mnie, z szatana, że tak mogę powiedzieć, był uczyniony, Ty też go pokonałeś, ja go nie mam. Co to znaczy? Jak wielka miłość, jak wielka wiara. Co to znaczy wiara w tym przypadku? Uwierzył święty Piotr, że nie ma grzechu, a wolność przyszła później. Nie przyszła wolność wcześniej i dlatego uwierzył, ale wolność przyszła później. Co to oznacza? Najpierw uwierzył, później stał się wolny. A był to czas mikrosekund. Nie dni, nie lat, nie miesięcy, nie eonów, ale jedna niezmiernie krótka chwila, która właściwie nawet chwilą nie była. Uwierzył i poczuł w sobie skutki wiary, które działają w nim potężnie, bo fundament Chrystusowy stał się fundamentem Kościoła, na którym Chrystus Pan postawił Piotra, mówiąc: zobacz, ty uwierzyłeś z powodu tego, że tak straszny grzech miałeś, a ja cię z niego wyzwoliłem, żaden cię diabeł nie zniszczy. Żaden diabeł nie będzie mógł cię pokonać, ponieważ uwierzyłeś mi, jesteś wolny i żaden, nie ma mi cięższego grzechu na tym świecie niż ten, którego Cię uwolniłem. Żaden grzech Cię nie złamie.
Żadne jakieś inne sprawy nie złamią Ciebie, bo uwierzyłeś tak mocno, że pokonałeś siebie, wyrzekłeś się siebie. Jest napisane, kto nie znienawidzi swojej matki i ojca, swojej braci i sióstr, a tym bardziej samego siebie nie będzie miał nienawiści, nie może nazywać się moim uczniem. Właśnie święty Piotr miał siebie w nienawiści. Ponieważ uświadomił sobie, że do tej pory list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset 12. Tutaj jest to święty Paweł mówi, ale można tutaj też powiedzieć o świętym Piotrze. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył na posługę mnie, on dziś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. W niewierze. To jest o świętym Pawle, ale także święty Piotr ma takie same o sobie myśli. Jestem strasznym obłudnikiem, bluźnierce, przyjaciółce, oszczerce. Jak mogę powiedzieć, że nie znam go? Jak mogę powiedzieć, ale działałem z nieświadomością, w niewierze. Ale kiedy stanął przede mną ten, który jest mocem wszystkiego, potęgą i mocą, uwierzyłem jemu i wiara mnie ocaliła. Uwierzyłem i wiara mnie ocaliła. Wiara oderwała mnie od tego, który nieustannie oddalał mnie od prawdy Chrystusowej. Oderwała mnie od mojego logicznego myślenia. Od logicznego myślenia, jeśli zgrzeszyłem, to tylko jakaś ciężka moja pokuta może mnie oderwać. Ale Jezus Chrystus złożył okup. I On jest potęgą naszej wolności. Jego okup jest za całą ludzkość. Jesteśmy wolni z powodu Jego okupu. Cóż powiem Państwu pokuty? Cóż pokuty moje mogą zrobić, jeśli tak potężny okup działa w naszym imieniu? Ludzie myślą, że pokuty więcej znaczą niż okup, który złożył Jezus Chrystus. Czyli więcej nadziei wy w swoich pokutach pokładają niż w okupie, który złożył Jezus Chrystus. Czyli dla nich okup ten nie jest jakoś ważny, silny i mocny. Bardziej nadzieje mają w swoich pokutach. A nie w okupie, który złożył Jezus Chrystus. Okup jest na wieki wolnością i kto się zwróci ku Chrystusowi, zawsze będzie wolny. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 32, w którym jest napisane: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których wybrał Bóg? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Co to znaczy? Uwierzył. Czy ja mam powiedzieć, wiara niemu się nie należy? Ale uwierzył. Jeśli uwierzył, to znaczy, że należy. Sam go dałem mu tą moc. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Rozumiecie Państwo? Więc musimy pamiętać o tym, że żadna pokuta i żaden uczynek nie zastąpi i nie jest większy od okupu Chrystusowego. Jego samego. Jeśli człowiek uważa, że okup jest większy, że okup był, że nie okup, tylko pokuta go uwalnia, to okup uznaje za niezdolny i niewłaściwy i nie mający tej potężnej siły. Kto
dozna ujmy, szkody, który powoła się na opór, który go uwolnił i uzna, że opór jest większy od jego pokuty, czy jakiegoś biczowania, czy nie wiadomo czego. Jeśli powoła się na Chrystusa, Panie Boże, Twój Syn złożył ofiarę ze swojego życia i ten okup jest także za mnie. Co mówi Bóg? Uwierzyłeś. Wejdź do radości swojego Pana. Uwierzyłeś. Wejdź do radości swojego Pana. Uwierzyłeś. Ludzie mówią, nie, 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 no okup to za mało, to ja muszę swoją tą siłą dodać do tego, bo okup nic, nie, nie da rady beze mnie, nie da rady beze mnie, to ja tutaj muszę dołożyć. Mogą mi mówić ludzie, co ten człowiek opowiada? Dokładać jeszcze swoich uczynków, swoich, swoją do okupu Chrystusowego? Nie ja. Ja tego nie robię. Wy robicie. My nie robimy. Jakbyście nie robili, to byście już nie byli. Tułacie się nieustannie i szukacie wyjścia po swojemu. Ja go nie szukam po swojemu. Bóg daje mi to poznanie. Gdybym nie miał go, to cóż bym miał wam powiedzieć? Nie mógłbym nic powiedzieć, bo skąd bym to wziął? Skąd bym to wziął? To, co mówię, nie w mojej głowie powstaje. To Duch Boży przedstawia. Oczywiście wielu powie w ten sposób, oj, ja co opowiadam, luźni, mówi, że Duch Boży mi mówi. Co takiego mówi? Że Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia? Że złożył okup? Że my jesteśmy stworzeni po to, aby synami Bożymi i ci, którzy prowadzi Duch Boży, Duch Boży go prowadzi, kogo Duch Boży prowadzi? Tych, którzy uwierzyli Chrystusowi. Więc nie mówię nic innego, wierzę Chrystusowi, wiem, że mnie uwolnił i wiem, że jestem bez grzechu. Bez grzechu, to ten bez grzechu. Tak, bez grzechu, bez. A nie dlatego, że sobie to zawdzięczam, tylko nieustannie wręczę Chrystusa Pana swoją głowę i mówię, On mnie ocalił, jestem bez grzechu, Jemu jestem wdzięczny. To On, dzisiejszy Kościół jest oparty na Pawle. Na Pawle, czyli na Chrystusie, który obdarzył świętą Pawłową Ewangelię, którą Chrystus objawia. A święty Paweł powiedział, jeśli to mi poczuje grzech, z tego powodu, że uświęcam się w Chrystusie, czyli jestem wolny tylko z powodu Chrystusa, tutaj... tutaj... Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie. Do posługi mnie. On dziś, bluźnierce, prześladowce, oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska Pana, naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługuje na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, ponad wśród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzą, będąc dla życia wiecznego. A Królowi wieków, niewidzialnemu, niewidzialnemu Bogu, niewidzialnemu, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Więc tutaj jest bardzo wyraźnie przedstawione, że święty Paweł przedstawia właśnie, że jest wolny, a nie uczynił niczego oprócz tego, że spadł z konia. Spadł z konia, jechał do Damaszku, usłyszał głos Chrystusa, spadł z konia,
a Chrystus do niego: Szaule, Szaule, dlaczego mnie prześladujesz? A później powiedział: idź, a zostanie ci, a idź i się ochrzcił. I to uczynił. I nie było żadnego między tymi, między tym, jaki jest jego powód, jakiegoś jego latami udręczenia, aby dostąpił Chrystusowego odkupienia. Po prostu Chrystus powiedział: jesteś wolny, dzisiaj Cię powołałem. Ciebie powołałem, idź i działaj. I święty Paweł poszedł i działał. Wybrał go z powodu gorliwości, która przez gorliwość tak bardzo prześladowała chrześcijan, ponieważ z pełnym posłuszeństwem prawu żydowskiemu prześladował chrześcijan, bo tak był gorliwy prawem. Ale kiedy Chrystus go pociągnął, to tak bardzo jest gorliwy Chrystusowi. Więc chcę powiedzieć o tym, jaką szkodę człowiek ponosi, wynosząc Chrystusa nad swoją głowę i uznając, że On jest mocen, w pełnej mocy uwolnić od grzechów każdego. Dzisiaj, teraz, w jednej chwili, w owym czasie to zrobił już. Dzisiaj tych, którzy przekonują się i chcą poczuć na sobie pełne skutki wiary. Wierząc, czują skutki wiary. I to właśnie najczęściej do ludzi przemawia najmocniej, kiedy mają poszukać szkód, jakie wyrządza im przyjęcie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, który uwolnił go ich od grzechu. Jedynie swoją mocą, swoją potęgą, tak jak jest napisane w liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, drugi, rozdział pierwszy, werset 9, jest napisane: On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Sam zdecydował, że człowiek będzie wolny. I łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Czyli zdecydował, że człowiek będzie wolny i nic nie przeszkodziło mu w tym. Chrystus przyszedł i to uczynił, to co było w zamiarze Bożym. Stało się. Chrystus został wskrzeszony. Bóg dał mu ducha, list świętego Pawła, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 19, od 18 przeczytam. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł głosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez życie, przez wodę. Tutaj to samo w życiu. Tutaj jest poszedł głosić duchom zamkniętym w więzieniu, czyli poniżonym. Co to znaczy poniżony? Odpowiedź jest bardzo prosta. Człowiek, dzisiejszy człowiek, nie jest winien grzechu pierworodnego, ponieważ on nie jest dokonany przez człowieka, tego dzisiejszego, ale przez Adama, ojca ludzkości. To on ten grzech dokonał. Ale mimo to, że to zrobił Adam, i żadna wina w tym nie była człowieka, to Bóg też na człowieka był może nie zły, ale srogi. Dla człowieka wiemy o tym, że lud wybrany 40 lat po pustyni prowadził, aby wytępić w nim złe postępowanie, mimo że nie oni byli przyczyną grzechu, ale dał im prawo, aby to prawo w nich działało, a oni się przeciwstawali prawu, a jeśli prawo im dał, oznacza to, że byli zdolni je wypełnić. Nie dałby im prawa, gdyby nie byli zdolni wypełnić go,
Ale dał im, aby do nich wypełnić, a oni rękami i nogami się bronili przed tym prawem. Więc jeśli Bóg od nas czegoś żąda, to nie po to, żeby nas wlec końmi, udręczać i umęczać, tylko dlatego, że do tego jesteśmy zdolni. Więc nie wątpmy, a tak się będą objawiała moc wiary w nas. Kiedy będziemy ufać, bo moc wiary będzie się objawiała przez to, że Bogu nie wątpimy, a On objawi w nas swoją moc i potęgę. Tak jak powiedział to, jak to widział Szymon Mak u Filipa. Szymon Mak sam czynił różne znaki, jakoby cuda, sztuczki to były, ale gdy zobaczył to u Filipa, szczena mu opadła. Zobaczył, że dzieją się cuda i to z powodu mocarstwa, z powodu chwały niebieskiej, z powodu niebios, z powodu Królestwa Niebieskiego. Uświadomił sobie, to istnieje Królestwo Niebieskie. Coś takiego jak Królestwo Niebieskie. Istnieje, bo właśnie widzę, że Filip czyni tą mocą. Nie stosuje żadnych innych sił. Ja je znam. Stosuje siły, których kompletnie nie pojmuje. Siły Królestwa Niebieskiego. Ono naprawdę jest. Ono naprawdę istnieje. Naprawdę jest potęgą. I wtedy zobaczył tą wielką siłę i porzucił magię. Z powodu Królestwa Bożego. Z powodu Królestwa Bożego porzucił magię. Królestwa Niebieskiego. Więc chodzi o to, abyście Państwo i wszyscy inni też na webinariach uświadomili sobie, że żeby się nie słuchali naszych spotkań i wykładów i ewentualnie czytali z powodu tego, że szukacie mocy i sposobu używania mocy, aby, bo bardzo często tak jest, mówi mi nieustannie, mówi nam nieustannie te same wersety. Mógłby powiedzieć jakiś werset, którymi by jakaś moc się działa, może by mi telewizor by się przeniósł do innego pokoju. Bo nie chce mi się go nosić. Albo zakupy by same przyszły ze sklepu. Albo najlepiej, żeby się sługa zastawił sam. Ale przecież chodzi o Królestwo Niebieskie. Jeśli co innego szukacie, to... Jeśli co innego, to Filipian... Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawiciele, jako Zbawcy oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie jesteście nimi. Wasza ojczyzna nie pochodzi z nieba. Szukacie mocy i bardziej imponuje wam siła demonów i szatana, który chce sztuczki robić, mieć władzę, ale przecież nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy, nasza ojczyzna jest w niebie. Ci, którzy mówią w niebie, nasza ojczyzna, to jeśli tak mówią, to niech się przebudzą, lepiej, żeby była w niebie. Bo przychodzi czas od siebie. Tych, którzy są w niebie i ci, którzy nie są w niebie, i niech się szybko opamiętają, aby się nie obudzili tam, gdzie nie chcą. Bo to się dzieje. Hebrajczyk 12:13-14. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Przez niego więc składamy ofiarę, Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają jego imię. I tutaj Filipian 20, tutaj mamy jeszcze Koryntian 15:42, oczywiście znamy ten Koryntian 15:42, to jest o Adamie, nie, to jest przed Adamem, przed. Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstaje też ciało niebieskie. Tak jak jest napisane, stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą,
a ostatni Adam, Chrystus, duchem ożywiającym. Niech każdy wie o tym, że ostatnim Adamem jest Chrystus. Dlatego, że on jest ostatni pod władzą szatana na tym świecie, ponieważ on to wypełnił wolę pańską i po to przyszedł, aby być ostatnim, a jednocześnie i pierwszym. Tam, gdzie jest ostatni, tam jest też pierwszy. I jeśli chodzi o nasz koniec, to nasz koniec jest tu opisany bardzo wyraźnie w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 9. Nie okłamujcie się nawzajem, bo się zlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu, który go stworzył. Więc koniec stać się wedle obrazu tego, który go stworzył i nie być już cielesnym, jak to powiedział jasno święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 2, werset 20. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Pamiętajcie Państwo, że słowa są do was, aby one stały się w was prawdą. Teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I co to znaczy? Dalej, co to znaczy, że Chrystus żyje? Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ale żebyśmy byli w pełni świadomi tego, to musimy postępować to, co jest napisane, aby tutaj umocnienie nastąpiło, to musimy postępować wedle tego, co tu jest napisane. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazywać doskonałym w Chrystusie. I wiedzcie, po co żyjecie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Mało ludzi wie na ziemi, że żyją po to, aby świadczyć o Chrystusie. Myślą o tym, żeby zrobić więcej pieniędzy, mieć lepszy samochód, zbudować trzeci dom, bo pierwszy zbudowali dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. Rozumiecie Państwo? A jednocześnie chcą w tym miejscu znaleźć jakieś miejsce, które na końcu im posąg wybudują i będą się w niego wpatrywać i uczynią go Bogiem i będą chcieli być jego wyznawcą. Nie o to przecież chodzi. Unikać trzeba należy takich spraw, dlatego tu święty Paweł bardzo wyraźnie przedstawia tą sytuację. Moją ojczyzną jest niebo. Moją ojczyzną jest niebo. Wszyscy, którzy jesteście tutaj, proszę Państwa, jesteście wszyscy powołani, ale nie wszyscy mają zamiar z tego powołania skorzystać. A jeśli tego nie zrobicie, to problem się pojawia w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 6. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Więc nie bądźcie synami buntu. Synami buntu stajecie się wtedy, ja tutaj patrzę na Państwa i co się u Państwa dzieje. Stała się taka sytuacja, że korzystacie z jednej z opcji. Nie muszę tego słuchać. Nie muszę tego słuchać. Mogę się odwrócić tak, żeby tego nie słyszeć. Odwrócić się. I w ten sposób będę jak chcę. I wtedy Bóg mówi tak. Dlatego nie wchodzisz do królestwa, bo jesteś jaki chcesz. Bo jesteś jaki chcesz być, a nie taki, jaki ja chcę, abyś był. Więc zauważyłem tą sytuację, że wystąpiła taka sytuacja, że powstał mur, czyli ludzie mówią w ten sposób, ale ja jeszcze życia nie przeżyłem w tym świecie. Jeszcze nie miałem z tego świata wszystkiego. Jeszcze chcę tego świata. A Bóg chce już mi zabrać ten świat, już chce mi dać niebo, a ja tego świata jeszcze nie przeżyłem. W tym świecie jeszcze mam mnóstwo rzeczy do sprzedania, kupienia, do zjedzenia, do wypicia. To jest myślenie zmysłowe, uleganie zmysłowemu ciału. O czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział
8, werset 6. Dążąc bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążąc zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet do tego nie jest zdolna. Więc nie ulegajcie temu, bo widzę, że niektórzy po prostu ulegli tej sytuacji, jakaś zła siła w nich siedzi, którą się tak zjednoczeni silnie, że traktują uderzenie w nią jak w siebie. Uderzenie w nią jak w siebie i uważają, że to im się szkoda dzieje, kiedy się dzieje szkoda diabłu. Gdy wynoszą Chrystusa na swoją głowę, to uważają, że im się szkoda dzieje. Ale szkoda się nie dzieje im. I w tym momencie, kiedy wynosicie Chrystusa ponad głowę swoją i czujecie szkodę, to wiecie, kim jesteście, ale kiedy się wam szkoda nie dzieje, to wiecie też, kim jesteście. Więc tutaj jest sytuacja ciekawa. Kiedy się szkoda dzieje, wiecie, kim jesteście, a kiedy się nie dzieje, wiecie, kim jesteście. Bo jeśli się nie dzieje, jesteście... ojczyzna wasza jest gdzie indziej. Jeśli się dzieje, to z piekła rodem. Czyli z pierwszego świata, gdzie buntownicy nieustannie buntują ten świat po to, aby nigdy nie nastąpiło zbawienie, a wiemy o tym, że establishment duchowny widać dzisiaj, bardzo wyraźnie zostało to wykazane, że nie służy Chrystusowi, nigdy nie służył. Ja nie mówię tu o kościele od 2000 lat, tylko o kościele od 1700 lat. Mimo że ciekawą sytuacją jest to, że sam establishment duchowny mówi w ten sposób, nie uznając zmiany swojego postępowania w 1410 roku, w 1418 roku, nie uznając swojego postępowania, mówią 2000 lat rządzimy i jest dobrze. Jakie 2000 lat? Nie mówcie, że święty Piotr i święty Jan i święty Paweł był jak wy. Jak wy. On nie głosił tych rzeczy, które wy głosicie. Że grzech człowieka prześladuje, że grzech dręczy, że macie się udręczać grzechem. Spowiedź została ustanowiona w XII wieku. XIII właściwie wieku. Wcześniej go nie było. To wszyscy są zatraceni. Ona została ustanowiona, aby po prostu rozszerzać władzę i mieć władzę nad człowiekiem. Panować nad ich sumieniem. Sumienie ich udręczać. Dzisiejsze sumienie tak jest skonstruowane, że woła do Boga w rachunku sumienia: Panie, przypomnij mi grzechy. Bóg mówi: nie przypomnę. Nie przypomnę, bo ich nie macie. Jeśli bym przypominał, to bym nie uznał aktu wolności Syna mojego. A akt wolności Syna mojego jest w mocy i trwa. Cały czas jest żywy. Nie uznałbym tego aktu wolności. Ten akt wolności jest jawny. Więc nie uznam waszych grzechów, bo bym musiał nie uznać Chrystusa. A uznaję Chrystusa dla waszego dobra. I uznałem Go dla waszego dobra, aby grzech nad wami nie panował. Abyście zawsze mieli gdzie wrócić. Dlatego nie przypomnę wam grzechu, a jeśli ktoś wam przypomina, to jest właśnie tu napisane. List do Galatów, rozdział 5, werset chyba 6. Siódmy. Biegliście tak wspaniale. Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od tego, który was powołuje, czyli Chrystusa. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania nie będzie, niż ja nie będziecie. Co to znaczy? Że jesteście święci i wolni. Że nie macie grzechu. A jeśli mówicie, że macie grzech, to sam Chrystus by musiał być sprawcą grzechu. A to jest niemożliwe. Więc go nie macie. Więc chcę powiedzieć, co to oznacza słowa. Mam do was przekonanie w Panu, że innego zdania nie będziecie, niż ja nie będziecie. A to jest też list do Galatów. Bo to jest list do Galatów. A w drugim wersecie, w drugim rozdziale mówi w ten sposób: jeśli ktoś poczuje grzech z tego powodu, że uświęcam się w Chrystusie i uznaję go
tego, który mi uwolnił, list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 12, to trzeba było uznać Chrystusa Pana za sprawcę grzechu, to jest niemożliwe. Dlatego mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. Na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek on by był. Także nie ma znaczenia, bo Bóg nie ma baczenia na osoby. Nie ma baczenia na osoby. Za oto już mieli pretensje faryzeusze do Jezusa Chrystusa, że nie miał baczenia na osoby. Oni siedzieli, a on im mówił: wasze szaty mnie nie przekonują. Ja widzę człowieka, biedny, bogaty, Boże stworzenie. Dla mnie Boże stworzenie jest ważne, a to, jak się ubieracie w tym świecie, wasza sprawa, ale nie uznajcie, że to szata stanowi o was. I dlatego tutaj przedstawiając tą prawdę, tą głębię dzisiejszej tajemnicy, która jest ukazana w takiej ogromnej jasności i prostocie. Właśnie o tym na początku nasze spotkanie rozpoczęło się mówiąc o Szymonie Magu. Nawiązując do tego, że wiele jest osób dzisiaj na świecie i u chrześcijan, którzy szukają mocy. Znam chrześcijan, którzy zaraz przychodzą do mnie po tym, jak byli na tarocie. Na tarocie. Ja mówię: proszę pani, czy pani nie wie, coś czarna magia? I że żaden chrześcijanin się tym nie powinien zajmować. A proszę pana, ja tylko trochę. Tak tylko trochę. Więc mówię po prostu, że i chrześcijanie nie szukają. Dzisiejsi chrześcijanie nie szukają Boga, tylko szukają wygody. Wygody, mocy i tego, aby po prostu działo się to, co chcą, a nie szukają świata, ponieważ boją się świata pozagrobowego, czyli świata nowego, ponieważ kojarzy im się ze śmiercią. Im wmówiono, że żeby tam być, to trzeba umrzeć. I to prawda jest, ale nie umrzeć w sensie fizycznym. Fizyczna śmierć jest, oczywiście. Jak to mu powiedział święty Paweł, to co z prochu do prochu powrócić musi. Ale wasza natura wewnętrzna, człowiek wewnętrzny nie jest z prochu. Jest tu napisane bardzo wyraźnie. List do Kolosan, rozdział 3, werset 9. Jest napisane: nie okłamujcie się nawzajem, bo się zrekli z siebie dawnego człowieka, z jego uczynkami, a przeoblekli, i to jest właśnie to, że nie jest z prochu, a przeoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku lepszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Więc Bóg stworzył wedle obrazu, jeśli ktoś by powiedział, a jeśli stworzył go według obrazu, dlaczego nie z prochu? Bo Bóg by musiał być prochem. A Bóg prochem nie jest. A to, że nie jest prochem, jest napisane w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 4, werset 23. Nadchodzi jednak godzina, owszem, jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce Ojciec. 24. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem, nie prochem. Więc jeśli człowiek myśli, że się w proch zamieni, to duchowa jego natura to jest nieprawda. Ponieważ Bóg by musiał być prochem. Ale Bóg nie jest prochem. Zamienia się w proch natura jaka? Ta, o której mówi Księga Genezis, rozdział 3, werset, bardzo wyraźnie jest to napisane, bardzo wyraźnie, werset chybaż 18. Tak. 19. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co to znaczy? Do kogo Bóg mówi? Do ciała, w którym przez grzech ciało zostało, dusza została uwięziona.
to ono, wrog się obróci. Ale gdy uwierzysz Bogu, żyć będziesz, ponieważ On jest duchem i tutaj to jest napisane bardzo wyraźnie w dwóch wersetach, z tego co pamiętam, list do Efezjan, rozdział 3, werset 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swojej chwały sprawił w was, przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. I podobny werset o wewnętrznym człowieku, pierwszy list do świętego Piotra, rozdział 3, werset 3. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani nie stojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Otworzę tutaj winnych. Powiedzmy, że przeczytam tutaj. Tak, to jest wszędzie podobnie. Jest to tutaj na przykład w Biblii Gdańskiej. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Praska, zobaczę. Zabiegajcie raczej o wasze wewnętrzne piękno, o spokój i łagodność ducha, rzeczy tak bardzo cenne w oczach Boga. Wójka, ale który skryty jest serca człowiek o nieskazitelnym nieskażeniu, w nieskażeniu spokojnego i skromnego ducha, który jest przed obliczem, oblicznością Bożą bogaty. Więc podobnie jest wszędzie, ale też jest w innym, dokładnie wewnętrzny człowiek. Człowiek wewnętrzny. Każdy ma człowieka wewnętrznego. Człowiek wewnętrzny to jest ten, który pragnie Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego. Jeśli będziecie pragnąć Królestwa Niebieskiego, wewnętrzny człowiek się objawi. I jeśli czyni to, co Bogu się podoba, to jest nim. Jeśli wynosi nad swoją głowę chwałę Chrystusową i uznaje siebie za doskonałego i swoją duszę za doskonałą, którą sam Chrystus, Pan w swoich rękach trzyma, drugi list świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, rozdział pierwszy, werset 25, tak, tutaj, 25, gdzie ja tutaj się podziałem? Zaraz sprawdzę, ja tutaj mam pierwszy list, drugi, 21, 23, tak, 25 jest. Tutaj. Ja muszę przerzucić, bo nie otworzyłem inną otworzyłem Biblię Tysiąclecia otworzę. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jest to Chrystus. Chrystus, który jest stróżem dusz naszych, więc On jakżeż miałby, będąc stróżem dusz naszych, nie dopilnować naszych dusz zgodnie z tym, kim jest. Zgodnie ze swoją doskonałością. Jakżeż nasza dusza miałaby być skalana. Więc zauważcie sami, proszę Państwa, czy wasze sumienie ma poczytywać Chrystusowi niezdolność, i to, że duszy nie ustrzegł, a dusza stała się grzeszna, a sumienie ma prawo szukać w duszy grzechów, nie ma takiego prawa. Bo sumienie człowieka zostało zniszczone. Stało się narzędziem niszczycielskim człowieka. Jego sumienie. Narzędziem przemocy. Narzędziem niszczenia samego człowieka. Człowiek, poddając swoje sumienie, dając posłuch tym, którzy go okłamują, daje swoje sumienie jako narzędzie represji samego siebie. I to jego sumienie go prześladuje, ponieważ nie poddał się komu?
Pierwszy list świętego Piotra, tak, pierwszy, tylko trzeci rozdział, werset 21. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje nas ona we chrzcie, czyli woda potopu, we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą ku Bogu prośbę o dobre sumienie, aby sam Chrystus Pan je wziął i stanowił o nim, czyli ducha naszego kształtował. Dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi. On jest po prawicy Boga, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie, władze i moce. Więc musimy sobie tutaj w pełni uświadomić, że sumienie człowieka stało się narzędziem represyjnym, narzędziem niszczącym duszę człowieka. Dlaczego? Bo nie ma dostępu do naszej duszy nic innego jak sumienie człowieka. Sumienie każdego człowieka z osobna. Więc nie może ten świat, świat pierwszy właściwie, świat pierwszy, nie może mieć władzy nad duszą człowieka, jak tylko przez sumienie. Więc zwiódł człowieka, mamiąc go tym, że ci, którzy uważają, że grzechu nie mają, to się nazywa pelagianizm, do dzisiaj on trwa. Dzisiaj, proszę zauważyć, powiem Państwu jedną rzecz. Dzisiaj establishment duchowny poczytuje ludziom, którzy uwierzyli, że grzechu nie mają z powodu Chrystusa, poczytuje im, że wraca pelagianizm, czyli niewiara w to, że grzech pierworodny zszedł na całą ludzkość przed Adama. Proszę zauważyć, jaka to jest niedorzeczność. Pelagianizm, którego się trzyma jest establishment duchowny, zaświadcza o tym, nie wierzymy Chrystusowi i nie uznajemy w ogóle Jego istnienia i przyjścia. Nie uznajemy, że jakakolwiek siła, która przyszła od Boga, uwolniła od grzechu, ponieważ jeśli ktoś tak mówi, to jest przeklęty. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 49. A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Czyli ten tłum, który uwierzył w Chrystusa, jest napisane. Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego wcześniej, żeby wiedzieć, o co chodzi? Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go najpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Tak, tylko że Jezus Chrystus nie był z Galilei. Jezus Chrystus był z Betlejem. Dlatego, że pojechał tam na spis. I tam się urodził, w Betlejem. W Galilei się, w Nazarecie się wychowywał, ale urodził się w Betlejem. Więc nie wystarczy, może nie doczytali, i z powodu niedoczytania do dzisiaj trwają w takim wielkim problemie. Bo nie uwierzyli Duchowi Bożemu. Nie uwierzyli Chrystusowi. I co gorsze, uznają, że to Duch Święty ich prowadzi. Dlatego oni nie wierzą Chrystusowi. To jest dziwna rzecz. Tak samo jak protestanci. Uważają, że to Duch Święty im daje tą prawdę, aby nienawidzić świętej Maryi Matki Bożej i nie uznawać ją żadną świętą, ponieważ przed nią grzech przeszedł na świat. To robią protestanci. Mówią,
Nie, nigdy. Z tego powodu jest powiedziane, słuchajcie, nie słuchacie świętej Maryi Matki Bożej, ale za co słuchacie kogo innego? Jezabel. Chcecie mieć matkę, ale nie matkę Jezusa Chrystusa. Chcecie mieć Jezabel. Jezabel, która teraz się nazywa Jezabel, a przedtem to była Ewa, która służy Baalowi, który przedtem był Adamem. Teraz jest Baalem, demonem nad demonami, a Jezabel jest ta, która się dwoi i troi, aby służyć swoim mężowi, który jest właśnie tym Belzebubem, czyli który jest Baalem, czyli dawnym Adamem. Dlatego Jezus Chrystus mówi do kościoła w Tiatyrze. Czynisz wiele dobra, ale mam za złe tobie to, że słuchasz Jezabel i poznajesz głębiny szatana zamiast mojej. Więc każdy człowiek, to nie jest powiedziane od tak sobie, każdy człowiek, który szuka tego, co szuka mak Szymon, słucha Jezabel i słucha Baala. Szuka czarnej magii, szuka władzy, szuka potęgi, szuka mocy. Szuka mocy. Proszę zauważyć jedną ciekawą rzecz. Spójrzmy na kuszenie szatana, który kusił Jezusa Chrystusa. Skłaniał go do magii. Mówił w taki sposób. Jesteś na pustyni już 40 dni, zgłodniałeś. Zobacz, tu są dwa kamienie. Jeśli powiesz, niech się staną chlebem, to będą chlebem, sobie zjesz i się najesz. Jezus Chrystus mówi, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Zabrał go na narożnik świątyni i mówi, skocz, a ci aniołowie obronią. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swojego na próbę. Więc zabrał go na szczyt świata. Postawił go na szczycie świata, pokazał mu całe bogactwo ziemi. Zobacz, to wszystko do mnie należy. Cała ta ziemia. Jak mi oddasz pokłon, dam ci to wszystko. Jezus Chrystus mówi, w świętych księgach jest napisane, Panu Bogu jedną będzie służył, Panu Bogu jedną pokłon będziesz oddawał. I szatan odszedł. Skłaniał go do bogactwa i mocy. A Jezus Chrystus powiedział, Panu Bogu, że Bogu jednemu będziesz służył, Panu Bogu jednemu pokłon będziesz oddawał. To jest wewnętrzna zdolność każdego człowieka. Wewnętrzna zdolność i nakaz dany przez Boga każdemu człowiekowi. Nie żądałby Bóg tego od człowieka, kiedy nie byłby do tego zdolny. Ale jest zdolny do tego wszystkiego, dlatego od niego żąda. Więc powinien cieszyć się, Panie Boże. Dziękuję Ci, że żądasz ode mnie tych rzeczy, bo ja nie wiedziałbym kompletnie, że do nich jestem zdolny. I do nich jestem przysposobiony i uzdolniony. Ale gdy ode mnie żądasz rzeczy niemożliwych, to wiem, że jestem do tego zdolny. Nikt bym nie wymyślił tego, że jestem zdolny do tych spraw. Dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem? Ponieważ kiedyś dawno temu, 30 lat temu, kiedy usłyszałem wewnętrznie, że muszę uzdrawiać ludzi, to ja mówię, Panie Boże, ja mam uzdrawiać ludzi, że ja sam się uzdrowić nie mogę. Nie potrafię tego robić, ja nie wiem, kim jestem dokładnie. A Ty każesz mi ludzi uzdrawiać. A jeśli mówisz mi o takich ludziach, to ja po prostu takiego człowieka nie widziałem, a jak jest to gdzieś na końcu świata, ja nie wiem nawet, jak wyglądają. Nie wiem, nie mam pojęcia. A Ty mi każesz to czynić. Jestem tutaj, gdzie jestem, nie bez własnej mocy, bo jej nie miałem. I do dzisiaj jej nie mam. Ale mocą tego, który mnie powołał, mówię to. Ponieważ czynię to, ponieważ tak jest. Ponieważ tak jest. Ja pamiętam dawno temu, to było kawał czasu temu, myślę, że tak mogę policzyć ze 44 lata temu. Chyba ze 44 lata temu, a liczba jego 64 zaraz mi przychodzi na myśl. Ze 44 lata temu to było. Pamiętam, usiadłem przy stole, miałem wtedy 13 chyba lat. Usiadłem sobie przy stole. No nie, to musiało być mniej, bo ja bym miał musiał mieć 60, tak? A nie, no tyle mam przecież.
Mam 459. Tak, 59 mam? Tak, tak. Rzeczywiście, to tyle. Kompletnie się nie czuję. To chyba to wszystko czynią dni pańskie. I proszę państwa, na stole leży rycerz niepokonany. Coż mnie strasznie ciągnie do niego? Usiadłem przed rycerzem niepokonanym, spojrzałem i taką siłę mam, aby otworzyć. Otworzyłem pierwszą stronę, czytam drugą i zacząłem czytać artykuł na temat świętej Marii Matki Bożej. Czytałem z taką lekkością, z takim spokojem. Tak czułem taki napływ potęgi i mocy, radości, ciszy, spokoju i nagle poczułem wewnętrzną siłę, która wewnątrz nakazała mi powiedzieć, a jednocześnie tak uczynić: Święta Maria Matko Boża, uczyń mnie swoim rycerzem niepokonanym. Poczułem to i powiedziałem to i nagle poczułem ogromną ciszę, spokój, łagodność i moc. I to się stało. Od tego czasu się stało i poczułem obecność świętej Marii Matki Bożej z wielką siłą, gdzie później były bardzo wyraźnie, działy się różnego rodzaju sytuacje ze świętą Marią Matką Bożą i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy nie miałem pojęcia, ale była potrzebna moja zgoda, moja potrzeba. Czułem, że ta potrzeba jest taka, że dostałem wielkie skrzydła, powiedzmy, że tak mogę powiedzieć, dostałem wielkie skrzydła i było takie słowa: chcesz latać, machnij, a będziesz leciał. Więc pum i lecę, jak orzeł. Więc nie porwało mnie za mnie, tylko dało mi wielkie skrzydła i kazało mi tylko leciutko machnąć, a ja poleciałem jak orzeł. I latam do dzisiaj. Do dzisiaj i zgłębiam tajemnicę. Tajemnicę tam, gdzie orzeł tylko sięgnąć może. I tajemnicę głębin do siódmego nieba. Tam, gdzie tajemnice głębin i bystrza żywej wody wytryskują, aby jednoczyć w bystrzach wody płynącej z serca Chrystusa, aby jednoczyć w jedną tajemnicę, w jedną naturę, scalać jednego człowieka. W jednego człowieka. Tych dwóch, którzy są przeznaczone do jedności w zdroju wód żywych, aby tryskały z człowieka, jak jest to napisane w Ewangelii do świętego Jana, rozdział 7, werset 37. Jesteśmy tutaj. 37. No, chyba tak to było, ale to nie widzę tego. Muszę sobie to przypomnieć dokładnie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 7, werset 37. No tak, no powinno tak być. 37. Tak, jest tutaj napisane. Jest. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jako rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Ezechiel 47:1. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypłynęła woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. Jeszcze jest jeden. Kapłańska, 23:36. Przez 7 dni będziecie składać ofiary 36, czy było 36, tak. Przez 7 dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. 8 dnia będzie dla Was zwołanie święta i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. Nie wiem, czy to jest o tej wodzie, ale zobaczę. Nie, to 23. 26 mi się otworzył. A nie, no jest tak, rzeczywiście tak jest. Tak jest. Apokalipsa 22:17.
A długi oblubienica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź, a kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Bóg mówi, ja wołam, przyjdź. I kto posłyszy słowa przyjdź, niech powie, przyjdź, a przyjdę, ponieważ sam mówię, wołaj, przyjdź. Jeśli będziesz wołał przyjdź, to przyjdę. Więc to jest tajemnica Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, gdzie w odwrotności tej Ewangelii musimy rozumieć, tam jest napisane, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie, dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo od nich sami pochodzą. Inaczej, gdy będą chwalić mnie sercem, i będą mojego wołania słuchać, bo ja modlitwę swoją do ich serc włożę, zawsze ją wysłucham. Ewangelia, list świętego Jana, pierwszy list świętego Jana, rozdział 5, werset 14. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnie z jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co go prosimy. I tutaj właśnie ponownie chcę powiedzieć kilka słów o wierze. Ludzie mówią często, chcę wierzyć, chcę wierzyć, chcę wierzyć, chcę wierzyć, ale nie mogę, chcę wierzyć, ale nie mogę, no chcę wierzyć, ale nie mogę. O co tutaj chodzi? Zmuszam mój rozum, żeby uwierzył, a on nic. Bo on nie kieruje się wiarą. On kieruje się tym, co widzi. Bo jeśli nie widzi, to nie będzie tam szedł. Bo mówią w tym świecie. Pokaż mi, gdzie mam iść, a pójdę. A jak ja nie widzę, to gdzie mam iść. Jak nie widzę, to gdzie mam iść. Więc jest wiara, jest... Chcę powiedzieć, że wiara jest tą naturą prawdziwą, że musimy wierzyć. Wiecie Państwo, dlaczego jest podobne wiara? Wiara podobna jest do wybaczenia. Wiara podobna jest do wybaczenia. Co ludzie mówią? Ja mam wybaczyć temu człowiekowi? Krzywda mi się dzieje, jak mam mu wybaczyć. Ale jaka krzywda? Przecież krzywda nikomu się nie dzieje z powodu wybaczenia. Ani temu, który to wybacza, ani temu, który jest wybaczany. Krzywda się nie dzieje. Więc dlaczego mówi, że krzywda się dzieje? Szatan. Szatanowi się dzieje krzywda. Szatanowi. Jeśli człowiek mówi, że mu się dzieje krzywda, to jest po szatańskiej stronie. Bo z wiarą jest jak z wybaczeniem. Najpierw wybaczamy, a później czujemy skutki wybaczenia. Nie czujemy najpierw skutku wybaczenia, a później wybaczamy. Ale najpierw wybaczamy, a później czujemy skutki wybaczenia. To jest akt miłosierdzia. Cóż to za akt miłosierdzia jest? Ewangelia. Nie pamiętam, która jest Ewangelia. Poznają was po tym, że kochacie tych, którzy was nie kochają. Wybaczacie tym, którzy wam nie wybaczają. Bo cóż macie za pożytek? Jakimi chrześcijanami jesteście, jeśli wybaczacie tym, którzy wam wybaczają i kochacie tych, którzy was kochają? Robią to też bezbożnicy. Ale poznają was po tym, że jesteście chrześcijanami, wybaczacie tym, którzy wam nie wybaczają i kochacie tych, którzy was nie kochają. Więc kierujcie się potęgą miłosierdzia. Wybaczajcie, a będziecie mieli moc miłosierdzia, bo ona będzie na was spoczywała. I dlatego wybaczenie, najpierw wybaczamy, a później cieszymy się potęgą jego potęgą wybaczenia. Z wiarą jest tak samo. Najpierw wierzymy. Ludzie mówią, no ale w co? Ludzie. Czy jesteście chrześcijanami? Pytacie się w co? W Boga. W to, że Bóg złożył ofiarę ze swojego, że Bóg przysłał syna swojego, złożył ofiarę ze swojego życia, że jesteście bez grzechu. To, że złożył ofiarę, to ludzie wiedzą, ale że są bez grzechu, to już dla nich jest strasznie trudne. Ale to jest akt miłosierdzia.
Mogą uwierzyć, że Chrystus umarł, ale nie mogą uwierzyć, że grzechu nie mają. Czyli nie chcą przyjąć skutków miłosierdzia. Chcą miłosierdzia, ale skutków jego nie chcą. Było powiedziane. Pamiętam, jest taka książka napisana przez jakiegoś hiszpańskiego autora o Janie Pawle II, który przedstawia, że to Jan Paweł II, jak nakazał mu tą książkę napisać. Niewidzialny zakon chyba, to tytuł jest ładnie, Niewidzialny zakon Jana Pawła II. Więc tam jest napisane, że ludzie na ziemi jednakowoż uciekają przed miłosierdziem i przed sprawiedliwością. Ona jednocześnie, jednakowo dla nich jest groźna. Miłosierdzie i sprawiedliwość, ponieważ jedno zabiera im to, czego nie chcą oddać, a sprawiedliwość karci za to, że nie chcieli tego oddać. Czyli proszę zauważyć, z wiarą jest jak z miłosierdziem, jak z wybaczeniem. Musicie, żeby wybaczyć, musicie złamać siebie. Złamać siebie, złamać tą diabelską paskudę, tam, która chce rządzić, wybaczyć, bo jest to dla was dobre i dla innych dobre. Dlaczego anioł, wasz stróż, kiedy go prosicie, wybacza wam? On wyprasza łaskę wybaczenia dla was. Dlaczego? Jeśli go prosicie, bo jego to nie krzywdzi. Was nie krzywdzi. I żadnego stworzenia nie krzywdzi. Więc wybaczajcie, ponieważ nikogo to nie krzywdzi. Jest to akt miłosierdzia. Dlatego wybaczenie, jeśli ktoś nie wie, czym jest wybaczenie, czym jest wiara, to wiara jest jak wybaczenie. Skutki później się odczuwa. Proszę zauważyć ciekawą sytuację. Z wiarą jest jak z wybaczeniem. Bardzo ciężko człowiekowi to przychodzi. Bardzo ciężko ludziom przychodzi wybaczenie. Z wiarą jest tak samo. Gdy chcą wierzyć, walcz diabeł. Nie wierz! Nie wierz, bo stracisz wszystko, co masz. A co takiego mam? No właściwie nic. Ale ja cię przekonuję, że coś masz. A ty jednak ulegasz, że coś masz. Ale tak naprawdę nic nie masz. Więc nie dajmy się wciągać w to, że coś człowiek ma i nic nie ma. Dlatego z wiarą jest jak z wybaczeniem. Jeśli człowiek nie jest zdolny do wybaczenia, to nie jest też zdolny do wiary. Jeśli jest zdolny do wiary, to jest też zdolny do wybaczenia. Więc wierzy tak, jak wybacza i wybacza, jak wierzy. Jeśli jest zdolny do pełnego wybaczenia, to też jest zdolny do pełnej wiary. Ponieważ wybaczenie daje mu swoją obecność, czyli skutki wybaczenia w sobie odczuwa, czyli miłosierdzie pańskie i łaska na nim spoczywa. Wiara jest także aktem podobnym do wybaczenia, działa z tej samej mocy. Czyli jest łaską wyprzedzającą, abyśmy mogli się cieszyć tym, co na nas spoczywa, zanim to zrozumiemy i poznamy. Zanim tego oczekujemy. A o tym jest bardzo wyraźnie napisane w liście do Efezjan, rozdział 3, werset 20. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, jemu chwała, jeśli chodzi o Kościół, to znaczy zgromadzenie świętych, wierzących w prawdziwego Boga, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, wieki, wieków. Amen. Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa Bogu opiekę przez miłosierdzie Boże i raduję się, że mogę wszystkim wybaczać, nie wiem co, ale nawet tym, którzy w jakiś sposób coś czynią, myślą, ponieważ Chrystus też to uczynił odwrotnie. Wybaczył wszystkim. Jak to święty Paweł powiedział, trudno jest wybaczyć tym, którzy coś zrobili. Nawet, może inaczej, trudno wybaczyć jest człowiekowi, nawet który jest dobry. Złożysz ofiarę ze swojego życia za dobrego człowieka. Jezus Chrystus złożył za wszystkim złych, którzy sprzeciwiali się Bogu. To jest prawdziwe wybaczenie i prawdziwa wiara. Więc ten, który jest zdolny do wybaczenia, pełnego wybaczenia, wprawdzie jest zdolny do pełnej wiary.
Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa Bogucowi przez miłosierdzie Boże. Dziękuję. Spotkamy się, proszę Państwa, we wtorek. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. Chyba będzie siódmy. Ósmy. Ósmego, rzeczywiście. Kiedy pierwszy, wtedy ósmy. Dzieci poszły we wtorek do szkoły. Moje już pierwszy raz nie. Dziękuję.